Dzisiaj Julia Kejlowa uznawana jest za ikonę polskiego designu. Tworzyła przedmioty użytkowe w stylu Art Deco, które cechuje bardzo taka duża geometryzacja i wyważenie proporcji. Z jednej strony bardzo lubiła stosować podstawowe bryły geometryczne, stożki, kule, sześciany, ale jednocześnie potrafiła wyważyć między tą statyką a dynamiką i wprowadzała ruch do swoich przedmiotów poprzez różnego rodzaju zakosy, ukosy. Musimy pamiętać, że tworzyła ona przedmioty z metalu, które chwytają światło, dzięki czemu światło też dynamizuje przedmiot. Ponadto Julia Kejlowa była rzeźbiarką i przedmioty, które tworzyła, traktowała jako niewielkie, ale jednak rzeźby do oglądania z każdej strony, dlatego tutaj ważna jest zarówno materia, jak i brak materii, czyli ażury. Mamy bardzo zrównoważoną, przemyślaną kompozycję. Są to małe dzieła sztuki. Możemy zobaczyć, jak wyjątkowe są te obiekty, porównując prace, które ona wykonała oraz podrobki tych prac z lat 30., ponieważ Julia już była modna w latach 30. na tyle, że zaczęto kopiować jej pracę. I te przedmioty, które ustawiliśmy, skopiowane i oryginały, pokazują, jak ważny jest szczegół. Julia Kejlowa mogła być tak dobrą projektantką, dlatego że w Warszawie trafiła do bardzo dobrej uczelni, gdzie nauczono ją projektować przedmioty użytkowe. Potrafiła konstruować bryły dzięki wybitnym wykładowcom, na których trafiła w tym czasie, którzy wykładali na uczelni, ale mogła też sprzedawać te swoje przedmioty dzięki firmom platerniczym, które miały znakomite zaplecze do ich produkcji, a także sklepy, dzięki którym trafiały do odbiorców.